Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pogawędek na Pięciolinii. Jesteśmy jak zawsze w Domu Kultury Zacisze w Warszawie, a towarzyszą mi niezastąpieni muzycy Michał, Monika, Ela i Filip. Do dzisiejszego odcinka zaprosiliśmy także skrzypka Wojtka Proniewicza, który będzie solistą dzisiejszego spotkania. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat instrumentów smyczkowych i tak naprawdę tego, co one potrafią, jakie mają znaczenie w muzyce klasycznej i dlaczego je lubimy. Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, od tego byśmy zaczęli. Dlaczego lubimy instrumenty smyczkowe? Za dźwięk. Ja szczególnie cenię wiolonczelę, chociaż sam jestem skrzypkiem, ale dźwięk wiolonczeli jest tak wzruszający, tak dotykający serca, że naprawdę fantastyczny i... aż się wzruszyłem. Imituje głos ludzki. W ogóle instrumenty smyczkowe poprzez rodzaj wydobycia dźwięku, wibracje są bardzo uniwersalne, mogą właśnie naśladować nie tylko ludzki głos, ale również inne efekty dźwiękowe. A ja na przykład lubię instrumenty smyczkowe, dlatego że są po prostu ładne. To są po prostu dzieła sztuki. No tak, to fakt. No to prawda, że każdy tak wygląda tylko inaczej. Dźwięk, niektóre też... kończą jako meble rzeczywiście. ale to prawda, że mistrzowie, którzy robili te instrumenty, można rzeczywiście rozpoznać niemalże po kształcie, tak, kto jest po kolorze, lakieru, po drewnie. Tak. Zwróćmy uwagę, że jest to instrument, który nie uległ jakiejś takiej wielkiej ewolucji, jeśli tak to można nazwać. One w swoim kształcie są niezmienne od już 400 bodajże lat i cały czas gramy na nich w ten sam sposób, mniej więcej, tak, że tak powiem. Tak. To prawda i to, co powiedziałeś, jest dość ważne, że od tak długiego okresu one są podstawą każdej orkiestry. Nie było tak zawsze, bo we wczesnym baroku i we wcześniejszych epokach skrzypce nie były aż tak istotne. One tak naprawdę grały, były dodatkiem do instrumentów dętych, do instrumentów strunowych czy do klawesynu organów, a później z powodów różnych stało się tak, że w baroku, zwłaszcza w Wenecji, skrzypkowie zaczęli naprawdę odgrywać największą rolę. Ale słuchajcie, czy to jest instrument uniwersalny? Czy jest raczej tak jak trąbka gra jakieś sygnały i ewentualnie od czasu do czasu jakąś melodię? Czy możemy się spodziewać czegoś więcej? Bardzo uniwersalny. Wszystko może zagrać. I wirtuozowskie rzeczy, i śpiewne melodie. Tak. Wzruszające. Tak. Dźwięki długie, krótkie. Krótkie, tak. Dwudźwięki, wielodźwięki. Tak. Jak w innych szybkie przebiegi, tak. Jest no, całe spektrum skali, no i tylko jeszcze jeżeli chodzi o skalę, no to tylko różnicuje, czy to jest, co są skrzypce, altówka, wiolonczele, kontrabas. Coś chciałeś powiedzieć o poprzednich odcinkach? Tak, no, demonstrowaliśmy chyba w poprzednich odcinkach różnego rodzaju odgłosy, które instrumenty nasze smyczkowe są w stanie naśladować. Dlatego mi się wydaje, że to jest też jeden właśnie z dowodów na to, że to są bardzo uniwersalne instrumenty. Będziemy dzisiaj dla Was grać fragmenty cyklu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego, włoskiego kompozytora działającego w Wenecji, w których to koncertach właśnie różnego rodzaju odgłosy nam się pojawią. Będą to oczywiście opisy przyrody i nawiązanie do sonetów, do których ta muzyka powstała. Postaramy się Wam pokazać, jak bardzo uniwersalnymi instrumentami dysponujemy. Pierwszą częścią cyklu jest oczywiście wiosna. A co w wiośnie możemy, Wojtku, usłyszeć? Wiosna jest pięknym utworem, koncertem skrzypcowym. Jest to pierwszy cykl, pierwsza kompozycja programowa, tak zwana, czyli mówiąca, opowiadająca nam o rzeczywistości, tutaj dokładnie o porach roku. Możemy tam usłyszeć ćwierkające ptaszki, kwitnące kwiatki. No, ćwierkające ptaszki to na pewno o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli skala, czyli to na pewno będzie w skrzypcach, prawda? No, tak, bo trudno sobie wyobrazić, mogą żeby... imitować trele, tak, trele tak się ptaków. Przekrzykują się te ptaki. Właśnie, no pewno, to jest świetny efekt. Na pewno nie wiolonczela, prawda? Tak, wiolonczela gra na te dźwięki najniższej, to wtedy tak. Ewentualnie biegające na wiosnę krowy. Ale w lecie, w drugiej części, altówka imituje szczekanie psa.
Ale do lata jeszcze daleko dojdziemy. Ja tylko powiem, że w wiośnie mamy jeszcze pierwszą wiosenną burzę. Oczywiście ptaszki wtedy milkną, chowają się pomiędzy gałęziami i może pierwszymi listkami, ale po burzy oczywiście, jak się pojawia słońce, ptaki znowu zaczynają pięknie śpiewać. Posłuchajmy. Pierwsza część koncertu Wiosna Antonio Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku. Drugiego koncertu Lato z cyklu Cztery pory roku wybraliśmy dla Was część ostatnią. Jest to burza. Tą burzę już mieliście okazję posłuchać jej fragmentu we wcześniejszym odcinku. To był ten, w którym muzycy grali na swoich instrumentach, a ja miałem w ręku burzownicę i dodawałem gromy, które sypały się jak z jasnego nieba z naszego instrumentu. A dzisiaj posłuchajcie całej części i zobaczcie, w jaki sposób tą burzę widział Vivaldi.
Wojtku, muszę przyznać, że ta część jest wyjątkowo wymagająca dla skrzypka. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale to brzmiało tak, jakby naprawdę trzeba było grać świetnie na tym instrumencie. Nie ukrywam, że ta część faktycznie jest bardzo wymagająca. Jest to dla mnie także odkrycie, gdyż pokazuje nam ono, że już w tamtych czasach poziom techniki gry skrzypcowej był bardzo rozwinięty za sprawą głównie właśnie Vivaldiego. Mamy tam przebiegi w bardzo wysokich pozycjach, mamy bardzo szybkie tempa, mamy też dwudźwięki, więc praktycznie całe spektrum problemów technicznych, z którymi solista musi sobie dać radę. Wysokie pozycje, słuchajcie, to jest wtedy, kiedy lewa ręka jest tutaj bardzo wysoko i gra, czyli nie jest spokojna, tylko bardzo blisko głowy i to rzeczywiście może nastrajać pewnych problemów. No, bądź co bądź, napisał tych koncertów naprawdę dużo, to nie tylko 4, ale myślę, że spokojnie ponad 100 koncertów skrzypcowych z różnymi problemami technicznymi. Dobrze, co dalej? Następna część to... Jesień. To jesień. Czego możemy się spodziewać w jesieni? Zbiorów. Tak, dobrobytu związanego z tym, że skończyło się lato i są zbiory. Winobranie. No, w Polsce mamy dożynki, tak? Czyli wszyscy się cieszą, objadają się tym, co im ziemia dała. Także weselą się, bawią się, świętują. Czyli można się spodziewać, ciężką pracę i plony tej czyli pracy. Czyli możemy się spodziewać, że w pierwszej części mamy jakąś wiejską zabawę, prawda? Zdecydowanie tak. W drugiej części... Zapewne. Dzień po imprezie. Odpoczynek po zabawie. Dzień po imprezie i odpoczywają. A co w trzeciej w takim razie? W trzeciej części mamy polowanie, jesteśmy w lesie, a tam słyszymy odgłosy trąbek, rogów. Czyli na instrumentach smyczkowych możemy również imitować dźwięki dokładnie, współczesnych waltorni? Dokładnie tak. Posłuchajmy w takim razie, jak to brzmi. Nawet w słonecznych Włoszech po jesieni przychodzi zima. Jak zima, to oczywiście pierwsze skojarzenie to są włoskie Alpy, gdzie jeździmy na narty i myślę, że taki klimat mniej więcej jest tak, w części pierwszej, prawda? Gdzie słychać... Chrzęszczenie lodu. Zawieruchy, tak. Skrzypienie na śniegu. Skrzypienie, narciarzy. Narciarzy i generalnie bardzo zimno. Zaskakująca jest, słuchajcie, druga część, dlatego że Vivaldi jednak mimo wszystko napisał, że to jest deszczyk. Być może dlatego, że w Wenecji częściej pada deszcz niż śnieg i może stąd to się wzięło. Natomiast cała historia jest bardzo ładna, dlatego że po tej pierwszej części, po tej zawierusze, po tym mrozie, po tym przechłodzeniu
które może nas spotkać w zimie, Vivaldi wymyślił sobie, że w drugiej części ten nasz wędrowiec, który idzie przez te śniegi, wchodzi do środka, do pomieszczenia, w którym jest piękny ogień, i tym ogniem chyba, Wojtku, jest twoja partia. Jest to piękna część, moja ulubiona. Faktycznie może się kojarzyć z ogniem, mi się trochę kojarzy ze słońcem, z jakąś jakimś światłem, jasnością. Ale ciepłem, tak czy inaczej ciepłem. Na pewno ciepłem, to na pewno. Piękna, inspirująca część, którą można zagrać troszkę bardziej romantycznie i nawet by się tak chciało. Jednakże należałoby bardziej interpretować w stylu barokowym. Daje ona nam duże możliwości do interpretacji. Jeszcze ciekawy zabieg zastosował Antonio Vivaldi, ponieważ w partii pierwszych i drugich skrzypiec skrzypkowie odkładają smyczki albo trzymają i grają palcami. Jest to technika pizzicato, czyli szarpanie struny palcem. No dobrze, to powiedzmy w takim razie, co tam macie imitować? No właśnie te wspomniane przez ciebie kropelki deszczu. Dobrze, czyli mamy piękną melodię ciepłą, mamy okno i mamy kropelki deszczu stukające w parapet albo w dach. Posłuchajcie moim zdaniem najpiękniejszej części całego cyklu, druga część zimy z cyklu Cztery pory roku. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Was gorąco do poszukania całego cyklu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego na YouTube. Posłuchajcie, naprawdę warto. Do zobaczenia.